Panią Wójt Martę Kamińską. Dzień dobry Państwu. Witam Panią Skarbnik Martę Śmierć. Dzień dobry. Witam Pana Radcę Prawnego Dawida Zawojkę. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich radnych. Potwierdzam obecność dzisiaj wszystkich radnych. Jest nas 15 i uchwały podejmowane dzisiaj na sesji będą prawomocne. Witam również Państwa obsługujących dzisiejszą sesję. Na początku, zgodnie z naszymi ustaleniami, przypomnę, że na mnie spoczywa obowiązek informacyjny, że sesje są transmitowane i że Państwa obecność tutaj jest jakby potwierdzone tym, że wyrażacie zgodę na upublicznienie swoich danych i materiały, które są udostępniane, są objęte, no, mogą być upubliczniane. Ci, którzy je udostępniają, wyrażają na nie zgodę. Powołuję na sekretarza obrad wiceprzewodniczącego Wiesława Gajdowskiego. I zanim przejdę do przyjęcia protokołów, przypomnę, że dzisiaj będą dwa protokoły przyjęte. Z sesji nadzwyczajnej i z poprzedniej sesji. Poproszę Państwa o wyrażenie opinii, czy ponieważ warunki techniczne uniemożliwiają przeprowadzenie zdalnego głosowania, czy zgadzacie się na głosowanie imienne i za moment zapytam Państwa o zgodę. Państwo albo będziecie za, wstrzymacie się, albo przeciw. I rozpoczynam alfabetycznie, z porządku alfabetycznym. Wiesława Antoniczyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Kłaczko Dyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Puczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. Jestem za. 15 radnych głosowało i 15 było za przyjęciem formy głosowania imiennego podczas głosowania. Przechodzę do punktu 4 i proszę Państwa o wyrażenie opinii, czy Państwo wnoszą jakieś uwagi do protokołu z 18 sesji, z 28, przepraszam, sesji Rady Gminy. Jeśli nie, poproszę o wydanie opinii, kto jest za przyjęciem, kto przeciw, kto się wstrzymał. I rozpoczynam od Wiesława Antoniczyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Kłaczko Dyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Kuczewska. Jestem za. Tamara Musiałowska. Leszek Puczkowski. Jestem za. Stanisław Symonowicz. Jestem za. Andrzej Szwajdyk. Jestem za. 15 radnych przyjęło jednogłośnie protokół sporządzony z 28 sesji Rady Gminy. Teraz przechodzę do opiniowania kolejnego protokołu z nadzwyczajnej sesji. To jest protokołu z sesji 29. I podobnie Państwo będziecie wyrażali swoją opinię. Wiesława Antoniczyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski. Jestem za. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za.
Agnieszka Kuczewska. Jestem za. Tamara Musiałowska. Jestem za. Leszek Puczkowski. Jestem za. Stanisław Symonowicz. Jestem za. Andrzej Szwajdyk. Jestem za. 15 radnych przyjęło jednogłośnie, a ja dziękuję pani Wiolecie Lorat za sporządzenie w terminie i profesjonalnie tychże protokołów, które zostały przyjęte bez żadnych uwag. Na dwa tygodnie przed dzisiejszą sesją został przedstawiony porządek obrad. Żadne wnioski w międzyczasie nie wpłynęły i ja przystępuję do realizacji tego porządku, który został Państwu przygotowany, przedstawiony dwa tygodnie wcześniej. Bardzo proszę, przechodzę do punktu 6 i oddaję głos pani wójt, która przedstawi informację o realizacji podjętych uchwał Rady Gminy i działaniach między sesjami. Bardzo proszę. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wiecie Państwo, w dniu 26 listopada odbyła się 28 sesja Rady Gminy Barciany, na której zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała nr 28/203/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uchwała nr 28/204/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała nr 28/205/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała nr 28/2006/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Uchwała nr 28/2007/2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034. Uchwała nr 28/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok. I uchwała nr 28/2009/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 27/200/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 29 października 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. W dniu 4 grudnia odbyła się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Barciany, która odbyła się w trybie zdalnym i na tej sesji zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała nr 29/210/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Bezpiecznie w Gminie Barciany w ramach poddziałania RPWM 110203 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. I uchwała nr 29/211/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. W dniu 3 grudnia 2020 roku wpłynęła do tutejszego urzędu uchwała nr RIO 4/0120/374/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Barciany projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Informuję Państwa, opinia jest pozytywna. W dniu 3 grudnia wpłynęła do tutejszego urzędu uchwała RIO nr 4/0120/375/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Barciany projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 i tutaj też opinia jest pozytywna. W okresie międzysesyjnym podjęte zostały też przeze mnie zarządzenia. Zarządzenie nr 119/2020 z 27 listopada w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w gminie Barciana. Zarządzenie nr 120 z 27 listopada w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Zarządzenie nr 121 z 30 listopada w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druku ścisłego zarachowania według stanu na 30 listopada 2020. Zarządzenie nr 122 z 30 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 20 rok. Zarządzenie nr 125 z 3 grudnia w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druku ścisłego zarachowania według stanu na dzień 3 grudnia. Zarządzenie nr 130 z 9 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 20 rok. Zarządzenie nr 131 z 10 grudnia w sprawie zmiany zarządzenia nr 122/2020 wójta gminy Barciany z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 20 rok. I zarządzenie nr 132/2020 z 11 grudnia w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz stawek czynszu za wynajem lokali i pomieszczeń stanowiących własność gminy Barciany. Jeszcze krótko o inwestycjach. Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej w Windzie. Dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru PROW na lata 2014-2020. Odbiór prac odbył się w dniu 4 grudnia. Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki, działka nr 64 wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej wybrano wykonawcą zadania. Trwa realizacja. Przypomnę, że dofinansowanie pochodzi ze środków RPO. Zakończony został też pierwszy etap zadania pod nazwą przebudowa sali sportowej zespołu szkół w Barcianach wraz z zakupem sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów gminy Barciany. Dofinansowanie również z RPO. Obecnie jesteśmy w przygotowaniu przetargu na zakup wyposażenia sali. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek na przebudowę drogi Skierki Staniszewo. Tutaj jest podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Trwają obecnie prace projektowe. Realizacja tej inwestycji ma zostać zakończona do 20 czerwca 2021 roku. Złożono też wniosek na przebudowę drogi w Momajnach. Tutaj trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Informuję Państwa tylko, że wpłynęły 3 oferty. Jest duże prawdopodobieństwo, że wygenerujemy jeszcze oszczędności przy tej inwestycji. W sensie będziemy musieli włożyć mniej naszych środków i oczywiście mniej otrzymamy też dofinansowania. Kolejna. W ramach naboru ogłoszonego przez LGD Warcja koło gospodyń wiejskich złożyło wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Łomajnach. Tutaj podpisano umową na dofinansowanie. Z moich informacji wiem, że panie przygotowują się do postępowania przetargowego na początku roku. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek na przebudowę ulic Szkolna, Młynowa, Kościelna, Mickiewicza i Placu Wolności w Barcianach. Drugi etap. Tutaj trwa weryfikacja wniosku, ale już jak wiecie Państwo, otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 231 709 zł i 10 groszy na wkład własny do tej inwestycji. Także zobaczymy jak będzie. Mam zamiar też asekuracyjnie teraz w tym trybie konkursowym, który jest ogłoszony, kolejny z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, mam zamiar złożyć na drugi i trzeci etap tej inwestycji, pomniejszając oczywiście środki, które już w tej chwili mamy na koncie, bo nie wszyscy może Państwo obserwujecie mojego Facebooka. Informowałam, że kilka dni temu wpłynęło do nas na konto 3 231 709 zł i 10 groszy. Także pieniążki z kartonika numer 2 są na koncie gminy Barcian. Cóż jeszcze mogłabym? W ramach naboru wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skardowa i Frączkowo. I tak jak już mówiłam przed chwileczką, te 3 miliony na tą inwestycję mamy na koncie. W tej chwili przygotowujemy, aktualizujemy też dokumentację, także mam nadzieję, że w 2021 roku ta inwestycja się rozpocznie. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na remont i modernizację boiska Orli w Barcianach. Tutaj też zakończono prace wykonawcze. Roboty zostały odebrane 9 grudnia. W tym samym dniu też odebraliśmy
remont elewacji i dachu i wymianę, brakuje mi słowa, w kaloryferach, zaworów w instalacji grzewczej w szkole w Barcianach. Przypomnę Państwu tylko, że całość modernizacji szkoły w Barcianach łącznie z kuchnią wyniosła 228 638 zł i 8 groszy i całość była pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego pierwszego rozdania. I jeszcze tak informacyjnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami, ponieważ ostatnio sekretariat Urzędu Gminy odebrał telefon od mieszkańca, który jest zaniepokojony tym sercem na nakrętki. Ja mianowicie chciałabym tutaj wyjaśnić Państwu, że absolutnie nic się nie dzieje pod stołem i nakrętki, które są wrzucane do tego serca w Barcianach, nie są przez nikogo defraudowane absolutnie. Pierwsze serce, które zebraliśmy, trafiło do chłopca Filipa Kajrys. Drugie serce trafiło do Wiktora Wołyńca. Trzecie serce, ogłaszałam też na swoim profilu facebookowym, była wskazywana osoba, właściwie dziecko, tak, do tych nakrętek, ale mama się ze mną osobiście skontaktowała i powiedziała, że ona dziękuję, ponieważ nie ma zbytu na nakrętki, więc zdecydowałam, że serce znowu trafi do Filipa, tak? Więc w tej chwili zbierane są nakrętki znowu dla Filipa. Jeżeli nikt się więcej nie zgłosi, to kolejne serce pójdzie dla Wiktora i tak będzie w kółko. Mam też w planie, ponieważ płynęła do nas oferta i dodam, że dosyć znacznie atrakcyjniejsza od tej, którą miałyśmy wcześniej na to pierwsze serce. I mam w planie postawić takie serca w miejscowościach, w których są placówki oświatowe. Tak, no oczywiście poza Barcianami, bo Barcianach takie serce już jest, więc mam tutaj na myśli miejscowość Drogosze, Winda i Mołtajny. 2 grudnia stanęła na Placu Wolności choinka, która cieszy oczy mieszkańców nie tylko samych Barcian, ale myślę całej gminy, a dochodzą też do mnie sygnały z powiatu, że bardzo się podoba. Cieszę się. Koszt całego przedsięwzięcia z montażem i transportem i z przyłączeniem do sieci energetycznej wyniósł 25 707 zł. Odbył się też drugi konkurs gminny na figurkę Anioła Bożonarodzeniowego. Dodam tylko, że jest to mój jakby autorski pomysł. Ja go w zeszłym roku wymyśliłam i realizujemy i będziemy realizować, dopóki ja będę wójtem. Wpłynęło 77 prac. Były 4 kategorie wiekowe. I może powiem pokrótce, nie będę wymieniała z imienia i z nazwiska, ale tak, w pierwszej kategorii, czyli tych dzieci najmłodszych przedszkolnych, nagrody zdobyło 5 dzieci. W kategorii drugiej 6, w kategorii trzeciej 13 i w kategorii dla osób dorosłych 9 osób. Wszystkie osoby oczywiście zostały nagrodzone, otrzymały nagrody. Z tego co wiem od pani dyrektor Kogu, wszyscy Państwo już odebrali. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Państwu powiedzieć, iż będę wolontariuszem w styczniowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc najprawdopodobniej zobaczymy się na ulicach Barcian i innych miejscowości na terenie gminy Barciany. Poza mną zgłosiło się jeszcze 9 wolontariuszy. Z tego co wiem, jest nadal takie zapotrzebowanie na wolontariuszy, więc zachęcam też tutaj Państwa radnych i mieszkańców oglądających naszą sesję dzisiaj, którzy potem też będą słuchali, że można nadal się jeszcze zgłaszać. Przypomnę tylko, że gmina Barciany nie ma swojego sztabu. Przyłączyliśmy się, tak jak w zeszłym roku, do sztabu Kętrzyńskiego. O pieniążkach już Państwu mówiłam, że wpłynęło, przepraszam, tak mówię, ale zanotowałam sobie, żeby nie zapomnieć tego, co chciałam Państwu powiedzieć. Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się informacja o zimowym utrzymaniu dróg. Ja tylko przypomnę Państwu, jakie to są telefony. Jeżeli chodzi o drogi gminne, chciałabym zaapelować do mieszkańców, żeby pamiętali, że nie wszystkie drogi na terenie gminy Barciany są gminne, tak? Na terenie naszej gminy są drogi gminne, są drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma problem z rozeznaniem, która droga jest jaka, oczywiście proszę dzwonić do Urzędu Gminy, do referatu inwestycyjnego i tam na pewno panowie i panie pomogą. Więc telefon alarmowy, jeżeli chodzi o drogi gminne, to jest 721-003-223, powtarzam, 721-003-223.
Telefon alarmowy, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, 507-979-631, powtarzam, 507-979-631 i telefon alarmowy, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Od 4 rano do 15 jest to telefon stacjonarny, kierunkowy 89-752-4719 lub 513-417-072. I w godzinach od 15 do 7 rano telefon kierunkowy 89-752-4719 lub 600-437-909. Chciałabym też przypomnieć Państwu, że nadal trwa zbiórka dla pobożalców naszych barciańskich, choć tutaj Wojska Polskiego 22. I została też uruchomiona kolejna zbiórka, druga szansa dla Marcina, dla strażaka. Bardzo proszę Państwa radnych i mieszkańców gminy Barciana o wsparcie, tym bardziej, że zbliża się okres świąteczny i myślę, że tutaj każdy jeszcze w dobie pandemii chciałby podzielić się tym swoim serduszkiem, więc bardzo proszę w imieniu pobożalców i w imieniu Marcina. Chciałabym też poinformować, iż postanowienie konserwatora zabytków dotyczące spalonej nieruchomości Wojska Polskiego 22 po naszej interwencji, po interwencji mojej i po interwencji wspólnoty Wojska Polskiego 22 zostało zmienione. Jak wiecie Państwo, widzieliście pewnie, trwa obecnie rozbiórka tego budynku. Zakończył się remont kaplicy cmentarnej w Barcianach. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani, chcieliby zobaczyć, jak to wygląda, naprawdę moim zdaniem, że wygląda bardzo ładnie. Publikowałam zdjęcia też na moim portalu facebookowym. Pan Franciszek też udostępnił te zdjęcia na stronie urzędu niebawem. Ja przypomnę tylko Państwu kwoty, jakie zostały przeznaczone. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, to Sołectwo Barciane przeznaczyło na ten cel 15 tysięcy. Sołectwo Ogródki 2900 zł i Sołectwo Gęsie Góry 5000. Gmina dołożyła do remontu 49 999 zł i 99 groszy. Przypomnę, że został wyremontowany dach, elewacja zewnętrzna, wewnątrz też zostały odnowione ściany, zostały zrobione nowe ławki, jest wymieniony katafalk, postawiony ołtarz, podłoga. Planowany jest jeszcze montaż ogrzewania, które będzie zasilane prądem, czyli to będzie na zasadzie klimatyzacji. Zgodnie z sugestią tutaj Państwa radnych został też postawiony namiot przed Urzędem Gminy dla mieszkańców, dla interesantów, którzy będą chcieli skorzystać z usług Urzędu Gminy. Stoją też ławeczki, także można usiąść. No i to tyle. Będziecie mieli Państwo pytania, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za informację i przechodzę do punktu kolejnego, siódmego, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, radny Leszek Kuczkowski. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Wójcie, chciałbym złożyć dwie interpelacje. Pierwsza to jest dla mieszkańców Ruty. Okazuje się, że do dnia dzisiejszego oni żadnego światła nie mają. Jak z nimi rozmawiałem, to oni odpowiedzieli mi przedwczoraj bodajże, że liczą na to, że ktoś się nad nimi zlituje. Tam jest przystanek PKS-u i jest 7 rodzin mieszkających. I bardzo bym prosił, żeby, no myślę, że dwie lampy trzeba by było tam postawić. To jest jedna. I druga, w imieniu mieszkańców Rączkowa prosiłbym o przełożenie lampy, która świeci na dzień dzisiejszy przy pomieszczeniu gospodarczym przy byłej szkole. Ona praktycznie tam nie zdaje żadnego egzaminu, a ona by zdała wtedy, kiedy by ta lampa świeciła dla ludzi, którzy chodzą do świetlicy i do kaplicy. To są te dwie interpelacje i teraz gwoli takich
do mówienia. Chciałbym panią wójt spytać, kiedy ruszy wycinka tych drzew, które są poznaczone cyferkami na dzień dzisiejszy. No przecież już ten zakaz wycinania drzew nie obowiązuje. Chciałbym prosić, żeby pani wójt zechciała odpowiedzieć mi. I następna sprawa. Wyjeżdżałem dzisiaj na sesję i akurat fakty były włączone u mnie i zobaczyłem, że pani przewodnicząca Rady Europy zarządziła, że 28 i 29 grudzień rozpoczną się mają szczepienia w całej Unii. Wiemy wszyscy, że na dzień dzisiejszy mają być przygotowane te punkty szczepień i dobrze by było pani wójt, żeby pani zechciała się do tego, jak my na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani, bo to nie jest takie proste, jak to będzie wyglądać, czy to się zapisywać trzeba, czy jak, prosiłbym o informację. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zabrać głos w tej kwestii, czyli interpelacje i zapytania. Jeśli nie, pozwolicie państwo radni, pani wójt, ja zgłaszam dwa zapytania. Jedno korespondujące z zapytaniem czy z interpelacją pana radnego Poczkowskiego, mianowicie chodzi też o oświetlenie. Komisja Finansów i Budżetu wypracowała wnioski dotyczące ustawienia lamp oświetleniowych na terenie gminy. Wśród nich znalazła się też lampa w Kiemławkach Małych, którą członkowie uznali za priorytetową. Zapytanie. Kiedy zostanie zamontowana lampa w tej miejscowości? W jakim stopniu zostały zrealizowane wnioski komisji? I o które lampy wnioskowała komisja i gdzie zostały one zamontowane? To jest jedno takie zapytanie właściwie. Chcę tylko powiedzieć, że na poprzednie moje zapytanie nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi. I jeszcze jedno, stan. Swojego czasu gmina Warciany zbierała informacje od rolników o ilości folii jako materiału odpadowego z produkcji rolnej. A moje pytanie brzmi, w jaki sposób gmina zamierza pomóc rolnikom w odbiorze tego materiału? Otóż na moim akurat terenie jest niewielu rolników, ale dwóch z nich zwróciło się do mnie z tym pytaniem i ja kieruję do pani. To mam na tyle. Jeśli radni nie mają innych interpelacji i zapytań, w związku z tym zamykam punkt 7 i przechodzę do punktu 8. Bardzo proszę. To jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu. Bardzo proszę panią skarbnik, tak? O omówienie tej uchwały, proszę. Szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na współfinansowanie linii autobusowej Kętrzyn-Barciany przez Kiemławki Wielkie w 2021 roku byłby kontynuacją tego dofinansowania, które w 2020 roku udzieliliśmy. Kwota pomocy finansowej wyniosłaby na 2021 rok na cały rok kwotę 2400 zł. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Na wspólnym posiedzeniu komisji, które się odbyło przed tygodniem, było opiniowana ten projekt uchwały. Chcę powiedzieć, że członkowie Komisji Budżetu, 9 członków było za przyjęciem, Komisję Oświaty 7 za i Komisja Samorządowa 2 było obecnych i 2 przyjęło jednogłośnie, opiniowało pozytywnie ten projekt. Jeśli nie ma pytań i potrzeby jeszcze dodatkowych wyjaśnień, uchwała numer 30/212/2020 Rady Gminy Warciany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na współfinansowanie linii autobusowej Kętrzyn-Barciany przez Kiemławki Wielkie w 2021 roku. Szanowni państwo radni, kto jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Treść uchwały znacie, była przedmiotem, więc nie będę jej tutaj eksponowała i przechodzę do głosowania. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Kłacz-Podyjas. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. 15 radnych głosowało, 15 radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do kolejnego punktu. To jest punkt dotyczący zmian w budżecie gminy, który jeszcze to budżet obowiązuje. Oddaję głos pani skarbnik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na ostatniej komisji zmiany te były omawiane. Dodam tylko, że dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 39 877 600 zł i 98 groszy. Z tego dochody bieżące będą wynosiły 36 683 442 zł i 59 groszy. Dochody majątkowe wynosić będą 3 194 158 zł i 39 groszy. Natomiast wydatki ogółem wynosić będą 41 212 250 zł i 98 groszy. Wydatki bieżące będą wynosić 34 762 400 zł i 24 grosze. Natomiast wydatki majątkowe będą wynosić 6 449 850 i 74 grosze. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania do tych zmian w budżecie? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, mam tylko pytanie pani skarbnik. Tutaj jest mowa o zwiększeniu dotacji dla GOP-u 35 tysięcy. Z czego to wynika, ta potrzeba pod koniec roku, kiedy no, działalność GOP-u jest... No... Jest ograniczona, ale... Były konieczne wydatki nieprzewidziane na ten rok budżetowy, między innymi GOH nie posiadał procedury przeciwpożarowej na hali sportowej, więc trzeba było tę procedurę wykonać, zakupić gaśnicę, więc to był ogromny koszt. No i uległ spadek też wynajmu czy to sali gimnastycznej, czy prowadzonych usług przez GOH, więc a wydatki nie zmalały. Powiem tak, jeżeli chodzi o energię elektryczną i wydatki bieżące utrzymujące budynki. Dziękuję. Ja jeszcze dodam Państwu i przypomnę, że pieniądze, które zostały zaoszczędzone z imprez, które się nie odbyły, pani dyrektor przeprowadziła gruntowny remont biblioteki, na którym na otwarciu nie wszyscy Państwo byliście, być może zapomnieliście też o tym, ale w GOH-u dość dużo się zmieniło. Jeśli nie ma innych pytań, czy jeszcze są jakieś? Jeśli nie ma, przechodzę do procedowania. Chcę tylko powiedzieć, że w sprawie zmian w budżecie na rok 2020, czyli komisje poszczególne opiniowały tę uchwałę, komisja budżetowa 7 za, troje radnych się wstrzymało, komisja oświaty 6 za, 1 wstrzymujący się i komisja samorządu 2 radnych było obecnych i 2 przyjęło, pozytywną wydało opinię na temat tych zmian. Przeczytam początek i Państwo się wypowiecie za to przyjęcie tej uchwały lub przeciw, wstrzymacie się. Uchwała numer 30
213/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Czołg. Wiesław Wojtowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Kłaczko-Tyjas. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Kuczewska. Jestem za. Tamara Musiałowska. Jestem za. Leszek Kuczkowski. Jestem za. Stanisław Symonowicz. Jestem za. Andrzej Szwajdy. Jestem za. 15 radnych głosowało, 15 przyjęło tę uchwałę. Uchwała została przyjęta i zmiany zostaną dokonane. Przechodzę do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2021-35. Bardzo proszę panią Starek. Szanowni państwo, podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 był projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2018-2019 oraz wartości, które były planowane na koniec trzeciego kwartału 2020 roku. Również wytyczne ministra finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2020 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową na dzień przygotowywania tego projektu. Zgodnie z przyjętym założeniem dochody i wydatki bieżące w roku 2021 roku względne wieloletniej prognozie finansowej wynikają z wartości przyjętych w projekcie budżetu na ten rok. Jeżeli chodzi o dochody, prognozy dochodów gminy Barciany dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową, uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy oraz przewidywania na lata następne. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogła przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez ministra finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2021 zaplanowano w oparciu o planowane na ten rok stawki podatku od nieruchomości. Jeżeli chodzi o wydatki, prognozy wydatków gminy Barciany dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie dochodów dla wydatków bieżących w 2021 roku również przyjęto projekt budżetu. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy i wydatków, dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja wynikająca z artykułu 242, czyli jest to brak deficytu bieżącego oraz z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2020 roku zaplanowana nadwyżka budżetowa. W 2021 roku planuje się przychody jako zwrot udzielonej pożyczki i planuje się tendencję spadkową zadłużenia. Natomiast rozchody, planowana jest spłata zobowiązań zaciągniętych przed 2021 rokiem, która jest zaplanowana do 2035 roku.
wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również udzielenie pożyczki w 2021 roku, którego spadek przewiduje się w roku 2021. Przedsięwzięcia. W załączniku numer 2 przedstawiono szczegółowy wykaz zadań oraz ich realizację w podziale na zadania bieżące oraz majątkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Chcę państwu powiedzieć, że i zapoznać państwa z uchwałą RIO na temat wieloletniej prognozy finansowej, która brzmi następująco. Uchwała numer RIO 40120365/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Barciany projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-35. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Andrzej Pliszka, członkowie Mirosław Czerny, Paweł Kulpinowicz postanawiają pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2021-35. W uzasadnieniu. W dniu 16 listopada 2020 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zarządzenie nr 112 łamane na 2020 wójta gminy Barciany z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2021-35. Skład orzekający dokonał oceny wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2021-35 pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany przewiduje w 2021 roku dochody ogółem w wysokości 34 473 650 zł 76 groszy, wydatki ogółem w wysokości 33 708 480 zł i 76 groszy, nadwyżkę 765 170 zł. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 18 253 187 zł i 41 groszy. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak na wstępie. I podpisany jest członek kolegium Andrzej Pliszka pod tą uchwałą. Czy państwo radni potrzebują jeszcze jakichś wyjaśnień? Jakieś pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, przewodniczący Wiesław Gajdowski. Dziękuję pani przewodnicząca, panie i panowie radni, pani wójt, pani skarbnik. Zaniepokojony jestem jedną rzeczą, a mianowicie, że uchwała wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie i przesłany przez panią wójt projekt budżetu łącznie z WPF-ką, bo teraz omawiamy WPF-kę, zawiera dochody pani skarbnik w kwocie 34 473 zł 650 zł 76 groszy. A tutaj nad WPF-ką, jak państwo radni sobie weźmiecie załącznik numer 1 wieloletniej prognozy finansowej i weźmiecie rok 2021, to dochody widnieją 35 146 972 zł 76 groszy. I się pytam, czy RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, wie o tej sytuacji, którą dzisiaj będziemy powiem tak, poruszać, że są zwiększone wydatki, a mamy opinię RIO pozytywną na temat zupełnie innej kwoty. To, o czym pan mówi, jeżeli nie byłoby skonsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową, byłoby złamaniem prawa, tak?
I wiadomo, że budżet, który by trafił teraz po dzisiejszej sesji do Rio, bo jak pan wie, że wyślemy uchwałę budżetową, byłaby unieważniona. Wszystko jest zgodnie z literą prawa, nie musi się pan martwić, ale dziękuję panu za czujność. Ja jeszcze dodam, że te zmiany, które wprowadzone są do uchwały, która jest dzisiaj omawiana, wynikają ze zmian w budżecie listopadowych, tuż po wysłanym projekcie. Tu chodzi o zmiany dochodów na windę, o tą pożyczkę, która została zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu i rozchody ulegają zwiększeniu. No, czyli tutaj tak, jest uchwała Rio i mam wierzyć dla pani wójt po prostu na słowo, że panie, że się, pani skarbnik, że się ustawiły, że z Regionalną Izbą Rachunkową, tak, że jest to zgodnie z literą prawa wszystko. Jest zgodnie z literą prawa, panie radny Gajdowski, bo to jest dzisiaj sesja, ma pan prawo głosować, nie musi pan być za, może być pan przeciw. Ja takiej sugestii nawet nie przyjmuję z pani strony, pani wójt, ja tylko chcę wyjaśnić, dlaczego są takie różnice. I proszę to zrozumieć. Moje pytania na ten temat i w tym temacie, bo takie same różnice pojawiają się w uchwale, w projekcie uchwały budżetowej, szanowni państwo radni. Ja wiem, bo ja, no może na tyle, co potrafię, moje wiadomości są odnośnie finansów, pochyliłem się nad tym i wiem, że to jest kwota 697 791 zł 38 groszy. Powoduje te zmiany. Tu w tym. A jak ja zagłosuję, no to faktycznie ma pani rację, panie wójcie. To jest moja wewnętrzna sprawa. Mamy może kwestię wyjaśnioną. Może ja jestem usatysfakcjonowany tym, co tutaj dzisiaj usłyszałem, że bez takiej uchwały możemy podjąć taką uchwałę i przesłać ją do Rio. To znaczy, że jest wszystko zgodnie z literą prawa i obowiązującymi przepisami, które obowiązują w Rio i który zawierają artykuły w ustawie o finansach. Dziękuję. Czy jeszcze radni mają pytania w tej kwestii? Jeśli nie, przechodzę do głosowania. Przypominam, że głosowanie będzie dotyczyło uchwały numer 30/214/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035. Bardzo proszę, rozpoczynam od Wiesławy Antończyk. Piotr Baran, Grzegorz Cału, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. Głosowało 15 radnych, za było 14, 0 głosów przeciwnych, wstrzymujących 1. Przechodzę do kolejnego punktu naszej sesji, to jest do 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barciany na 2021 rok. On się składa z poszczególnych etapów. Pierwszym etapem jest odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Następnie zapoznam państwa radnych z opiniami komisji i stałych, w tym komisji właściwej, czyli Komisji Finansów i Budżetu. Odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i przejdziemy, przedstawi pani wójt swoje stanowisko, jeśli będzie tego wymagała sytuacja, i przejdę do głosowania. Ale teraz oddaję głos pani skarbnik Magdzie Świercz i proszę o omówienie.
projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Barciany na 2021 rok zakłada, iż dochody budżetu gminy Barciany w 2021 roku wynosić będą 35 146 972 zł i 76 groszy. Natomiast dochody bieżące będą wynosić 33 259 451 zł i 64 grosze. Natomiast dochody majątkowe wynosić będą 1 887 521 zł i 12 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy wynosić będą 33 708 480 i 76 groszy. Natomiast wydatki bieżące 30 783 641 i 84 grosze. Natomiast wydatki majątkowe 2 924 838 i 92 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a wynosić będą 2 219 838 i 92 grosze. Pozostałe zadania inwestycyjne majątkowe wynosić będą 705 tysięcy złotych. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w wysokości 57 595 zł i 66 groszy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosić będą 10 176 970 zł. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 272 400 zł. Nadwyżka budżetu gminy Barciany wynosić będzie 1 438 492 zł. Nadwyżka ta przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 765 170 zł. Przychody w wysokości 190 000, wpływy z udzielonych pożyczek. Rozchody w wysokości 1 628 492. Jest to kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek 1 438 492 zł oraz udzielonych pożyczek w kwocie 190 000. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł. Ustala się dochody w kwocie 71 550 zł i 26 groszy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 550 zł i 26 groszy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4, 6 i artykuł 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, dochody w wysokości 11 000 zł oraz wydatki w tej samej kwocie. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dochody w wysokości 1 536 029 zł oraz wydatki w wysokości 1 536 zł i 29 zł. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o której mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody w wysokości 24 469 i 38 groszy, natomiast wydatki w wysokości 57 595 zł i 66 groszy.
Wydatki budżetu gminy na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 580 993,68 zł. Są to wydatki Funduszu Sołeckiego. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 9 w wysokości 682 400 zł. W budżecie tworzy się rezerwę o łącznej kwocie 141 000 zł. Rezerwa ogólna wynosi 38 100, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem zarządzanie kryzysowe wynosić będzie 102 900 zł. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto upoważnia się wójta gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień między działami, dokonywania zmian czwartej cyfry między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian w zakresie ich rzeczowego wykonania. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 190 000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym momencie? Może dopytać, czy do tego omówienia. Pozwolicie Państwo radni, że ja zapytam, z czego wynika tak dużo większe wydatki na USC, na ten 14 punkt, to jest Urzędy Wojewódzkie, rozdział 75011, bo zwiększa się dosyć znacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest kwota 200 tysięcy zaplanowana. W ubiegłym roku na ten paragraf, że tak powiem, był zaplanowany 116 tysięcy, to jest dosyć znaczne. Z czego to wynika, taka znaczna? Po pierwsze, wynika to z zaplanowanych dwóch pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. W tym roku był tylko jeden zaplanowany. W tym też rozdziale są wydatki zaplanowane jako zadania zlecone w wysokości 40 597 zł. I jeszcze w 18 punkcie uzasadnienia jest wydatek inwestycyjny na kwotę 118 500 zł. Też w omówieniu tej uzasadnieniu do uchwały. Pozostała działalność 75095. Tak, to jest to, o czym rozmawialiśmy już na komisji. Utwardzenie działki nr 223 łamane na 20 przy ulicy Szkolnej Barciana. Jest ta inwestycja, która jest przewidziana do zapłacenia. Tłumaczyłam to Państwu, może też powiem już jak jestem przy głosie. Jest to dwuletnia inwestycja, która była zaplanowana na 20 i 21 rok. Tak? Wykonawca po prostu zrobił ją wcześniej, ale termin miał do 21 roku. Tak, niestety nie pamiętam, rzeczywiście już teraz wracam w pamięć, tak, dziękuję. Proszę, ja tylko chciałbym jeszcze uzupełnić tutaj wypowiedź Pani Skarbnik odnośnie Urzędu Stanu Cywilnego. To jest Państwo, to nie jest tak, że to jest moje widzimisię, że zwiększam zatrudnienie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powiem, o co chodzi. Pani, która obecnie pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest chwilę przed emeryturą.
Jak wiecie Państwo, Urząd Stanu Cywilnego jest to naprawdę bardzo ważne zagadnienie w pracy urzędu i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, pani, która pracuje obecnie, odchodzi na emeryturę i, nie wiem, miesiąc wcześniej przyuczamy kogoś do tego, ponieważ jest to tak duży obszar wiedzy i obsługi programów różnego rodzaju, samo to, że udziela ślubów, tak, cywilnych, więc jest to taki obszar i to nie jest też z tego względu, że dwie panie będą robiły teraz tą samą pracę, ponieważ pani, która docelowo przejmie za jakiś czas obowiązki pani, jak już odejdzie na emeryturę, ona w tej chwili robi swoje obowiązki plus dodatkowo zastępuje i przyucza się, tak, przy obecnej pani inspektor. Dziękuję bardzo. Ja już teraz tutaj nie mogę dostrzec tego paragrafu też, ale zastanawiałam się, bo tam jest dowożenie dzieci do szkół, bo to jest, jak wiecie Państwo, nasz, że tak powiem, zadanie własne gminy. Tam do tej pory było od 20 tysięcy mniej, a jest zaplanowane więcej. Czy to znaczy, że jakieś będą procedury przetargowe? Nie, to nie, znaczy procedury przetargowe dopiero przed nami, tak, jeżeli chodzi o wydatki z 2021 roku, ale chciałam Państwu powiedzieć, że tutaj bierzemy pod uwagę też dzieci niepełnosprawne, tak, docierają do nas sygnały, że tych dzieci będzie więcej, więc między innymi ze względu na dzieci niepełnosprawne zabezpieczyliśmy kwotę wyższą. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Wiesława Antoniczka. Ja chciałam zapytać o ten rozdział OSP. Tam było, pani mówiła, 100 tysięcy, że dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Czy oni zwrócili się, jakieś pismo wpłynęło do nas? Bo zawsze takie pismo właśnie nam były przekazywane, to nie pamiętam. Tak. Wniosek oczywiście wpłynął z Państwowej Straży Pożarnej. Jest to kwota nie 100 tysięcy, tylko 70. O 100 tysiącach rozmawialiśmy w sumie, ponieważ tak jak mówiłam, że 30 tysięcy będzie przeznaczone na sprzęt ratowniczo-hydrauliczny dla OSP Mołtajny. Bardzo proszę. Jeszcze chciałam o fundusz sołecki, bo tutaj nie wiem jak przeglądałam, no w inwestycjach to chyba 175 tysięcy widzę, a pozostałe sołectwa na co przeznaczyły pieniądze? Czy w ogóle może nie korzystają z funduszu? Nie, wszyscy korzystają z funduszu. Reszta wydatków są to wydatki, powiedzmy, że bieżące, tak? Jak pani wie, wydatki inwestycyjne są to wydatki powyżej 10 tysięcy złotych, tak? Więc te są zakwalifikowane jako inwestycje, a reszta są to wydatki bieżące. Tak, dodam, pani skarbnik już mi tutaj fajnie podpowiada, że tak 210 935,50 zł sołectwa przeznaczyły na drogi, na świetlice 93 490,54 zł. Pozostała działalność 173 667,64 zł. I 17 tysięcy ochrona różnorodności biologicznej, 17 tysięcy, tutaj chodzi o miejscowość Gęsiki. I oświetlenie ulic, placów i dróg 85 tysięcy 900 zł. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Można? Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Wójt, pani skarbnik. Chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Spadek o 77 tysięcy złotych. Czym to jest podyktowane? Podyktowane jest to przewidywanym dochodem, jaki otrzymaliśmy informację z ministerstwa. Taką kwotę przewidują wpływów na 2021 rok, więc my taką kwotę uwzględniliśmy. Dziękuję. Pani skarbnik, jeżeli pani udziela odpowiedzi, dochody z majątku gminy. Ze sprzedaży mienia komunalnego jest spadek też o 355 tysięcy. Dwójka rzymska. Tak. No. 310 tysięcy jest planowane. Tak. Na ten rok już ja tutaj w przybliżeniu przyjęłam kwotę do 2020 roku. Już chwileczkę. W 2020 roku mamy kwotę 472 600. Ponad 600 tysięcy. Jedną zachodnią do tego.
Tutaj także... Tak, planujemy, że taką sprzedaż będziemy. Jeżeli będzie zwiększona, to na pewno będzie plan korygowany. No tutaj także w dotacjach to jest, no to już jest kolosalny spadek. 2 700 000, pani skarbnik. Możemy to w jakiś sposób przedstawić społeczeństwu, dlaczego taka sytuacja jest odnośnie dotacji? Dotacje, jeżeli chodzi o dotacje, dostajemy plany i z Urzędu Marszałkowskiego i na tej bazie my planujemy swoje wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki. Tutaj jest wzrost. Czwórka, dostarczanie wody, rozdział 40.002. O 40 000 zł. W ubiegłym roku było 250, teraz jest 290 000. My wypłacamy z naszej spółce do ścieków, które parę mieszkańcy wygenerowali, wyprodukowali, że tak powiem. I taki jest plan, że na ten przyszły rok taką kwotę dopłaty do ścieków. Czyli to zostaje jeszcze na przyszły rok 2021, tak jak tu mamy zaplanowane, zostaje, tak? Zostaje. No, zwiększyło się o 40 000, ja mówię o tym przecież. Jest nowy zupełnie dział, w poprzednim nie było, lokalny transport zbiorowy 20 000 zł, tak? W tym roku lokalny transport zbiorowy w ciągu roku wprowadziliśmy, tak, i on jest. Jest to ta dopłata, która była dzisiaj uchwała przegłosowana, w wysokości 2400 dla powiatu oraz zakup usług pozostałych na kwotę 17600. I to jest ten dodatkowy, to jest dodatkowe transporty, które mamy. Ten transport to, co było... tak, dwa razy w miesiącu. Program, powiem tak, rządowy, tak? Możemy nawiązać do tego, nie? Tam na Helikiemie rozmawialiśmy kiedyś, tak? Autobus? Tak, tam dwa razy w miesiącu. Ale to tam, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego i w tej chwili trwają procedury. Pan kierownik może tutaj powie dokładniej, jak to się fachowo nazywa. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w związku z wystąpionym wnioskiem na dofinansowanie przewozów pasażerskich o charakterze publicznym. Będziemy uruchamiać linię gminną Barciany, Krelikiejny przez Cyrginy, która powrotnie będzie od Garby Krzeczewo też zahaczała. Na to mamy dofinansowanie do wozokilometra. Łącznie wysokość dofinansowania będzie przewidziana w granicach 76 000, a całkowity wydatek będzie oddawał w granicach 85 000. W każdym razie gmina będzie dokładała 10% do tego przewozu. Będą to przewozy codzienne, nie będzie co drugi dzień, tylko będą to przewozy codzienne o charakterze publicznym. W związku z tym będzie zlikwidowana ta dopłata jedna, która była w tym roku, na te dwudniowa na Cyrginy Krelikiejnej, z uwagi na to, że będzie autobus kursował codziennie, będzie zabierał pasażerów. Te autobusy będą tak ustawione czasowo, że mieszkańcy będą mogli w Barcianach przesiąść się na autobus do Kętrzyna, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę jechać dalej. I zarówno przy powrocie z Kętrzyna też będzie możliwość przesiadki na autobus w kierunku Cyrginy Krelikiejnej. Dziękuję. Może dalej będę kontynuował. No tutaj jestem zaniepokojony też odnośnie utrzymania naszych dróg gminnych. Ten rozdział 60.016 to został strasznie, powiem tak, okrojony z funduszy. Do wygoda przypomnienia zaplanowano w budżecie kwotę ogółem 671 534 zł, a w poprzednim roku było 1 831 735. I tak. Wchodziły inwestycje, które tak są zrealizowane. Panie wójcie, są inwestycje. Inwestycje są planowane na 2021 rok 204 000,
a w ubiegłym roku, no piękna kwota, aż, no powiem, wciska w fotel, 1 078 000 było planowane. No jest, nie powie pani, że to nie jest kolosalna różnica. Na nasze drogi gminne, gdzie naprawdę... Tak, ale panie radny Gajdowski, to też jest zależne od tego, jakie mamy dofinansowanie, tak? Droga w Windzie kosztowała ponad 1 000 000 zł, stąd jest taka kwota. Jak pan wie i mówiłam dzisiaj o tym, prace zostały odebrane, droga została zrobiona. Więc stąd jest ta różnica. Inwestycje, które planujemy na przyszły rok, są zawarte w budżecie tylko te kwoty, na które mam już obecnie podpisane umowy. Tak, tak, rozumiem to. Tylko dziecko, później weźmiemy pieniążki, jeżeli będzie jakaś otwarta furtka funduszy Unii Europejskiej. Też się nad tym zastanawiam, ale czas pokaże w 2021 roku. Do tego, pani wójt, pytanie no, bezpośrednio do pani. Funkcjonowanie administracji samorządowej, urzędu gminy. 750-23 rozdział. No, wzrost wynagrodzenia, same wynagrodzenia 531 000. Wzrost wynagrodzeń, tak? Dlaczego? Tak, tak, płace i pochodne. Jak wszyscy państwo wiecie, mam nadzieję, że wiecie, został narzucony na wszystkich pracodawców w Polsce obowiązek PPK. I w 2021 roku samorządy też muszą, jakby mówiąc kolokwialnie, w to wejść. Więc ze względu na to też musieliśmy te środki zabezpieczyć. Nie muszę chyba państwu mówić o tym, że wzrost najniższej krajowej też będzie generował nam dodatkowe koszty, ponieważ są urzędnicy, którzy na dzień 1 stycznia 2021 będą zarabiali najniższą krajową, więc powiem szczerze, jakie jest moje stanowisko, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby urzędnik pracował za najniższą krajową, ponieważ boję się, że pójdą pracować na przykład do Biedronki. Więc tutaj są też przewidziane jakby te kwoty ze wzrostu najniższej krajowej. Cóż jeszcze takiego, co mogłabym... No PFRON, tak, ponieważ płacimy już w tym roku ze względu na to, że nie mamy odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędzie, więc to też nam generuje dodatkowe środki. Przede wszystkim to obowiązek PPK generuje tą wartość. Dziękuję i przechodzimy do 53 punktu. Oczyszczanie miast i wsi 90.03. I tutaj nastąpiła taka roszada. Powiem tak. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdział 90.004. Tu jest spadek o 185 tysięcy, ale na działalność oczyszczania miast i wsi jest wzrost o 151 tysięcy. Czym to zostało spowodowane? Już mamy zieleni wystarczająco i to znaczy, przechodzimy na oczyszczanie. O rozdział 903, oczyszczenie miast i wsi. Tutaj zaplanowane zostały prace porządkowe sprzątania miejscowości, natomiast w utrzymaniu zieleni w miastach i gminach zaplanowane zostało utrzymanie zieleni poprzez koszenie bądź też jakieś nowe nasadzenia miejscowości. Dziękuję. Głos radnej Janinie Kostyk. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałabym się zapytać pana inspektora Wrony. Chodzi mi o to dofinansowanie busów Babcianek Rygiemy, Gminy Mogarki Krzoczewo, tam jest w sumie 85 tysięcy. Czy te linie to będą od poniedziałku do piątku, czy też obejmują soboty? Jazdy nie jest jeszcze ustalony, wszystko jest w toku. Podejrzewam, że to będzie kursy w dni robocze. Być może uda nam się wynegocjować, żeby też były jakieś kursy w soboty.
Natomiast na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To ja jeszcze mam pytanie w takim razie, bo nie chodzi mi o dokładne kursy, o której godzinie, tylko jeśli mam taką prośbę właściwie, jeśli to będą planowane też kursy w soboty, to też bym chciała, żeby te kursy pochylić się nad kursami na linii Mołtajny, Barciany, Tasuny, Święty Kamień, bo to jest naprawdę problem dla mieszkańców. Jednak ta sobota, już nie mówię niedzielę, ale sobota, tak? Przynajmniej dwa kursy. Upominałam się w tamtym roku, upominam się w tym roku. Dwa kursy soboty. Jeśli się myśli o innych miejscowościach, proszę też pomyśleć o tej jakby wschodniej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko powiem szczerze, nie dojrzałam tej różnicy w budżecie dotyczącej dostarczania wody, a z tego wynika ta 40 tysięcy więcej dopłaty. Czy no właściwie ceny się nie zmieniają i czy to znaczy, że w tym roku zabrakło na tę dopłatę, bo uchwała obowiązuje ta sama, która była do tej pory, a jednak 40 tysięcy, no to było, nie było, ale pozostaje jakieś pieniądze. Ja odpowiem. Jak wiecie Państwo, zostały pociągnięte dwie dodatkowe nitki wodociągu i w planie jest, być może uda się zrealizować w 2021 roku kolejną nitkę do Zalewskiej Góry, ponieważ tam okazało się, szczerze powiem, że dowiedziałam się całkiem niedawno, że mieszkańcy Zalewskiej Góry nie mają też wody. Mają swoją studnię głębinową, w której pływają żaby. Więc stanę na głowie, a ten wodociąg do Zalewskiej Góry zostanie pociągnięty, więc to między innymi generuje też dodatkowe środki, bo wiadomo, zużycie, im większe zużycie wody, tym większe zużycie ścieków. Więc tutaj przyjęłyśmy z panią skarbnik taką stawkę. Ja dziękuję. Jeszcze tylko jedno pytanie, myślę, że techniczne i łatwe w odpowiedzi, czy, bo tam są zaplanowane chodniki w miejscowości Mołtajny przy blokach, czy to jest grunt gminny, na których one będą budowane, czy remontowane, bo też jakby nie wiem do końca, na jakiej to zasadzie jest. Ja już odpowiadam, nie wszystkie chodniki które w chwili obecnej istnieją na osiedlu Mołtajnach, leżą na terenie gminnym. Jesteśmy w trakcie prac, w trakcie rozmów, ponieważ żeby miało to wszystko ręce i nogi, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jeden blok będzie miał chodnik gminny, potem się urywa, bo jest działka wspólnoty. Wiecie Państwo, jak kiedyś to było dzielone, nikt nie myślał wtedy o chodnikach. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, gmina będzie nieodpłatnie przejmowała tereny od wspólnot. Wspólnoty zobowiązały się do tego, że opłacą notariusza, bo to będzie jakby kosztem i geodeta, a że tutaj gmina ma swój interes prawny, więc tak jak na wstępie będziemy przejmować te chodniki, które nie są gminne. Powiem, że na tą chwilę są to jakby dwa odcinki chodników, dotyczy to dwóch wspólnot. Ja zastanawiam, czy ta inwestycja w tej chwili, jakby na którą będziemy właściwie głosowali, bo to, są, znaczy, to jest budżet na 2021 rok, czy tak może być, bowiem inwestycja jest zapisana w budżecie 100 tysięcy i 50 tysięcy z Funduszu Sołeckiego. Dlatego pytam, no tak, tylko jak Pani widzi w budżecie nie jest wypisane, na jakich to będzie działkach, tak? Jest to kwota ogólna. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić w 2021 roku, no to wiadomo, że tego nie będzie. Ale planujemy, żeby inwestycja rozpoczęła się w 2021 i zakończyła. Nie rozpoczniemy na terenach, które nie są gminnymi, póki tutaj prawnie nie będzie to wszystko odegrane, tak? Dziękuję. Jeśli nie ma innych pytań, zamykam dyskusję i przechodzę do punktu kolejnego, czyli odczytanie opinii komisji stałych, w tym komisji do spraw budżetu. Otóż tego posiedzenie komisji odbyło się 10 grudnia. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ten budżet. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o opinię w sprawie uchwalenia budżetu, jeśli chodzi o komisję budżetu, 6 osób było za, 2 osoby się wstrzymały.
Komisja Oświaty 5 za, 2 osoby się wstrzymały i Komisja Samorządu 2 osoby były obecne i 2 osoby opowiedziały się za przyjęciem tej uchwały. Ponieważ w procedurze uchwalania budżetu jest również odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Izby Obrachunkowej, pozwolicie Państwo, że ja przeczytam. Uchwała numer RIO 4.0120/374/20 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Barczany projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodnicząca Andrzej Pliszka i członkowie Mirosław Czerny i Paweł Gulbinowicz, działając na podstawie artykułu 19 postanawia ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawiają pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Barczany na 2021 rok w dniu 18 listopada 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Barczany na 2021 rok. Wójt gminy Barczany z zarządzeniem nr 113/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Barczany na 2021 rok przedstawił projekt uchwały Radzie Gminy Barczany oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. W projekcie budżetu gminy Barciany planowane dochody na 2021 rok wynoszą 34 473 650 zł 76 groszy, planowane wydatki wynoszą 33 708 4480 zł 76 groszy. Nadwyżka budżetu wyniesie 765 170 zł. Przychody zaplanowane w kwocie 190 000, a rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 955 170. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty doręczenia i podpisany członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Andrzej Pliszka. To jest opinia. I przechodzę do podpunktu D. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii stałych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, mieszkańcy. Mamy zaraz za sobą trudny rok. Rok pandemii, rok trudnych i decyzji, i ogólnie trudny czas dla każdego z nas. Praca nad budżetem tegorocznym też nie była łatwa. Ale mam nadzieję, że wspólnie z panią skarbnik i pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych podołaliśmy. Powiem tak, zarzuca mi się niespełnianie obietnic wyborczych. Niektórzy myślą, że zrobi się to w miesiąc, dwa, trzy, w rok, a już dwa w ogóle to powinno być wszystko zrobione. I rzeczywiście jednym z punktów moich w kampanii wyborczej było oddłużenie gminy. Oddłużenie, co nie znaczy, że wyzerowanie zadłużenia, tak? Zmniejszenie. I taki jest mój cel. To, co zadziało się na przełomie dwóch lat, miało na celu ustabilizowanie tej krytycznej sytuacji finansowej naszej gminy i doskonale sobie Państwo z tego zdajecie sprawę, ponieważ przypomnę, 2018 rok, brak pieniędzy na wynagrodzenia. Podstawa, która powinna być w każdym samorządzie. Te środki powinny być zawsze zabezpieczone, ponieważ każdy pracuje za pieniądze, nie charytatywnie. Powiem tak, ja widzę różnicę
Nie wiem jak Państwo, nie wiem jak mieszkańcy, ponieważ ten pandemiczny czas nie sprzyja temu, żeby spotykać się i rozmawiać, ale mam nadzieję, że jak się to wszystko skończy, będę mogła porozmawiać z moimi mieszkańcami na ten temat. Ja widzę tą różnicę. Widzę oddech, który złapaliśmy w 2020 roku mimo pandemii. Przypomnę, zresztą tutaj jest też pani sołtys, która jest jednocześnie radną i potwierdzi. W tym roku, w momencie kiedy ruszył budżet, realizacja budżetu, czyli jak to zawsze bywa po pierwszej racie podatku, ani razu nie wstrzymałam realizacji funduszu sołeckiego. Ani razu nie było sytuacji, gdzie musiałyśmy z panią skarbnik martwić się o to, czy będziemy mieli pieniądze na wynagrodzenie. Ja uważam, że takie bieżące i przyziemne sprawy już świadczą o tym, że jest lepiej, nie jest dobrze. Bo dobrze może będzie w gminie Barciany za 10-15 lat. Na tą chwilę jest nadal ciężko. Nadal oglądamy z panią skarbnik każdą złotówkę, zanim ją wydamy. Nie może też tak być, że wstrzymamy całkowicie wydatki, jak to niektórzy sugerują. Nie ma takiej możliwości. Społeczeństwo zasługuje też na to, żeby mieć i spełniać ich takie przyziemne, może nie zachcianki, bo zabrzmi to bardzo kolokwialnie, ale to są potrzeby naszych mieszkańców. Jak Państwo wiecie, potrzeby naszych mieszkańców są na pierwszym miejscu, a ja staram się robić tak, żeby starczyło tych pieniędzy na wszystko i dla wszystkich. Budżet na 2021 rok, jak Państwo radni już mam nadzieję wiecie, nie zakłada zaciągania żadnych kredytów i pożyczek. Będę robiła wszystko, żeby tak też się stało, aczkolwiek nie mogę też tego zagwarantować, ponieważ różne są sytuacje, a staram się nie rzucać obietnic na wiatr. Planuję zamknąć ten rok nadwyżką. W projekcie budżetu jest to nadwyżka w wysokości 1 438 492 zł. Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że zmiany do budżetu pewnie będą, bo tutaj każda złotówka, która wpłynie dodatkowo na konto Urzędu Gminy, która nie została zaplanowana w projekcie budżetu, będzie musiała już wnieść zmiany do budżetu. Zmiany były, są i będą w budżecie zawsze. Nie da się skonstruować tak budżetu, żeby go nie zmieniać w trakcie roku. Ale mam nadzieję, że te zmiany nie będą na tyle kluczowe, żeby tej nadwyżki nie utrzymać. Cóż jeszcze mogłabym dodać? No, cieszę się, zresztą może też nieskromnie powiem, wiedziałam, że opinia RIO będzie pozytywna, ponieważ był to ciężki okres pracy mojej pani skarbnik i wszystkich pracowników i urzędu jednostek podległych. Także wiedzieliśmy, co robimy. Nie ma tutaj pochopnych ruchów i nieprzemyślanych. Wszystko jest przez nas przemyślane, przeanalizowane. No i cóż, drodzy Państwo, decyzja należy do Was. Ja stoję na stanowisku i zobowiązuję się do tego, że zrealizuję ten budżet najlepiej, jak będę umiała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ odczytałam już opinie poszczególnych i komisji i jak było opiniowane, jeśli chodzi o głosy, przechodzę do czytania, może już nie będę czytała samej uchwały, bo znacie ją Państwo, była omawiana. Jedynie preambułę przeczytam i Państwo radni zadecydują. Uchwała numer 30/2015/2020 Rady Gminy w Barcianach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barciany na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? I przechodzę do głosowania imiennego. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioleta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Kłaczko-Dyjas. Jestem za. Krzysztof Kordowski.
Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Kuczewska. Jestem za. Tamara Musiałowska. Jestem za. Leszek Puczkowski. Jestem za. Stanisław Symonowicz. Jestem za. Andrzej Szwajdyk. Jestem za. 15 radnych głosowało. Za było 14, przeciwnych głosów nie było, jeden wstrzymujący się, uchwała została przyjęta. Oddaję głos pani. Państwo radni, chciałabym podziękować za obdarzone zaufanie. Ja postaram się państwa nie zawieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Ponieważ, jak pan mówi, dotyczą one drogi wojewódzkiej, więc najprawdopodobniej jest tak, że Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonawstwo tego, więc no, oczywiście skonsultujemy to, zapytamy, jaki jest termin, tak, na usunięcie tych drzew. Ważną kwestię, którą pan poruszył i rzeczywiście ja ominęłam ją w informacjach wójta, ponieważ w tym tygodniu było spotkanie z panem starostą, które między innymi dotyczyło powiedzmy punktów szczepień, tak, na COVID-19. I informacja, którą otrzymałam na spotkaniu z panem starostą, jest taka, że najprawdopodobniej nasz ośrodek zdrowia w Barcianach, kierowany przez pana doktora Jarosława Podgórskiego, będzie realizował szczepienia. Tam są terminy, z tego co wiem, to do końca tego tygodnia ma się pokazać lista takich punktów, więc jakby jeszcze jest sprawa w toku, aczkolwiek monitoruję sytuację i taki punkt szczepień na terenie gminy Barciany najprawdopodobniej będzie. Jeżeli chodzi o terminy, to o czym pan mówił, że pani kanclerz, no doczekamy jakby tutaj na nasze rozporządzenia, nasze wytyczne, tak, które będą obowiązywały w Polsce. Kwestia przełożenia lampy przy budynku gospodarczym byłej szkoły Frączkowo, czyli przy świetlicy wiejskiej. Wyślemy tam pracowników, którzy spojrzą od technicznej strony, czy jest to w ogóle możliwe, jak to wygląda. Więc taką oczywiście odpowiedź też otrzyma pan na piśmie. A teraz pani przewodnicząca, pozwoli pani, że przekażę głos panu kierownikowi referatu inwestycyjnego, który powie pani coś od siebie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, chciałem na wstępie przeprosić za to, że nie zdążyłem udzielić odpowiedzi na poprzednie interpelacje. Moim wytłumaczeniem tylko jest to, że po prostu kumulacja pracy, odbiory inwestycyjne. Natomiast chcę powiedzieć, że wszystkie interpelacje, które państwo zgłosili, zostały przekazane do realizacji. Także to nie ma tak, że one sobie gdzieś leżą. Większość została już zrobiona. I w związku z tym nie zdążyłem tylko po prostu udzielić pisemnej odpowiedzi państwu, natomiast zlecenia poszły do stosownych jednostek, czyli przeważnie do spółki, jeżeli chodzi o naprawę dróg i te sprawy zostały zrealizowane. Odnośnie lamp. Lampy zostały zakupione, są sukcesywnie montowane, ja szczegółowo odpowiem na piśmie, także trwają prace. W niektórych przypadkach sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ głównie mamy problem z uzyskaniem pozwolenia z Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie tam trzeba pełną dokumentację wykonać i złożyć. No to trwa czasowo. Zarząd Dróg Wojewódzkich dużo prościej do tego podchodzi, też udziela zgody, ale w krótszych terminach. Także jeżeli tylko wszystkie formalności będziemy mieli załatwione, te lampy będą instalowane. Zlecenie zostało przekazane spółce naszej komunalnej, także oni się zajmują instalacją i uruchamianiem tych lamp. Jeszcze odnośnie folii rolniczych, bo tutaj też było zapytanie, oczywiście udzielę odpowiedzi. Szanowni państwo, wystąpiliśmy w ubiegłym roku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór folii rolniczych. Tą umowę musieliśmy aneksować do maja przyszłego roku, z uwagi na to, że nie mogliśmy znaleźć odbiorcy na tą folię. Pomimo tego, że przetarg był ogłaszany trzykrotnie, nie było firmy, która podjęłaby się odbioru tych folii.
Teraz namierzyliśmy firmę, podejrzewam, że w pierwszym kwartale tego przyszłego roku będziemy ten temat uruchamiać i finalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Ja tylko chcę przypomnieć, że panie radny Leszek Kupuczkowski, że może te kwestie właśnie, które pan dopowiedział, żeby pan na piśmie złożył, wtedy będzie i przez biuro rady, żeby przeszło. Bo wiem, że właśnie były takie kwestie, które były napisane, tak? A były takie, które były wypowiedziane, więc ja proponuję, żeby pan, ale spokojnie, żeby pan złożył do biura rady, więc wtedy będzie jasność nawet w ocenie, do kogo kierować taką interpelację, tak? Jeżeli można. To znaczy, to było moje tylko jakby dopytanie, bo ja decyzję mam, że rejon dróg będzie wycinał z chwilą, kiedy będzie ku temu możliwy termin. Natomiast no, myślę, że w grudniu ten termin już jest odpowiedni i dlatego się dopytuję, bo tych drzew poznaczonych numerami we Fruczkowie chyba jest 5, w Standawie chyba 8 i tak gdzie się jedzie, to numerki są pomalowane. To nie była żadna interpelacja i myślę, że tego nie ma ruszyć. Pani wójt mi tu już jasno powiedziała. Nie, okay. Także dziękuję bardzo. Nie, chodzi o to, że gdyby nawet takie sprawy, to można w sprawach różnych. Żeby interpelacje były na piśmie i żeby no, jakby sprawy okay. No, o bardziej organizacyjną sprawę. No ale dziękuję i przechodzę do punktu 13. Wolne wnioski, informacje. Wiem, że przewodniczący poszczególnych komisji przygotowali sprawozdania z działalności tychże komisji. Komisja, że tak powiem, rewizyjna rządzi się swoim prawem, więc poczekamy jeszcze w następnym roku dopiero złoży. Natomiast bardzo proszę, rozpoczynamy od komisji, tak jak to zwykle bywa na sesjach, od komisji budżetu i finansów, jak zawsze mówimy, najważniejszej komisji, bo najliczniejszej chyba. Bardzo proszę, oczywiście proszę się nie obrażać za jakieś. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Wójt. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Finansów za rok 2020. Komisja Budżetu i Finansów pracowała wspólnie z Komisją Oświaty i Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Odbyło się 12 wspólnych posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów. Zajmowała się sprawozdaniami dotyczącymi przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok i pracowała na nim przez cały, który został wykonany w 100%. Opiniowania projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy w zakresie projektów budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian, podatków i opłat, opiniowanie spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty gminne, opiniowanie projektów uchwał sesyjnych, dyskusje i podjęte decyzje znajdują się w protokołach posiedzeń. Dziękuję wszystkim osobom za współpracę i uczestnictwo przy pracach Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty. Bardzo proszę. Dziękuję. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. Komisja liczy 7 członków. W 2020 uczestniczyła w 12 posiedzeniach wspólnych wszystkich komisji stałych Rady Gminy, na których opiniowała projekty uchwał. Plan pracy komisji został zrealizowany w 80%. Dwa tematy z planu pracy, które nie zostały zrealizowane, zostały przeniesione do planu pracy na 2021 rok ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. W 2020 roku komisja rozważała następujące tematy. Pierwsze, opracowanie planu pracy komisji. Drugie, analiza zakresu wspierania rodziny, to z GOPS-em. Trzecie, informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021, działalność klubu sportowego Jurand. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście przedstawiający zagadnienia oraz pracownicy gminy merytorycznie odpowiedzialni za omawianie zagadnienia. Pragnę podziękować członkom komisji za współpracę, pracownikom gminy za omawianie tematów i informowanie o sprawach bieżących, jak również Pani obsługującej Radę Gminy za przygotowanie materiałów i pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Idzie nam głos.
głosu pani przewodniczącej Komisji Samorządowej. Dziękuję. Ja to mam bardziej obszernie, ale tak pokrótce, żeby nie zajmować czasu. Czyli Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w składzie przewodnicząca Tamara Musiałowska, zastępca Piotr Baran, członek komisji Stanisław Symonowicz wykonała następujące punkty pracy komisji w roku 2020. Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się 29 lipca 2020 roku w hali sportowej w Barcianach, realizowała z udziałem przedstawicieli OSP oraz dyrektorów placówek oświatowych punkt z planu pracy dotyczący bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Barciany. W tym dniu zaszczycił nas tylko jeden pan strażak, którym jest Józef Rolka, którego chciałabym wyróżnić i jeszcze raz bardzo podziękować. Inni niestety, z innych niestety jednostek nikt nie przybył i nie prezentował swoich jednostek. Następnie przybyli wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, jak i przedszkola. Pytania i odpowiedzi dyrektorów dotyczyły bezpieczeństwa szkół, jeśli chodzi o przeciwpożarową właśnie kwestie. Zapewniali, że każda szkoła przechodzi wszelkie zabezpieczenia oraz wszelkie przeglądy gaśnic, kominów, wentylacyjnych również. I co tu jeszcze? Każda szkoła jest wyposażona w system hydrantów, które zapewniają połączenie z każdym miejscem na terenie budynku. Każda szkoła również była przygotowana na przyjęcie dzieci pod względem COVID-u, co też ten temat był poruszany. Wszystkie dzieci były, większość, zapewnione komputery do pracy zdalnej. No i tak przebiegło to spotkanie 29 lipca. Natomiast 26 sierpnia na wspólnym posiedzeniu komisji i wszystkich komisji Rady Gminy Barciany Komisja Samorządu omawiała stan bezdomności zwierząt na terenie gminy Barciany. Poruszany był problem kastracji, sterylizacji kotów bezdomnych i dokarmianie oraz narastający problem wolno biegających psów, które są zagrożeniem dla mieszkańców, jak i innych zwierząt. Pracownik gminy zapoznał wszystkich ze statystykami oraz programem, którym objęte są bezdomne koty i psy w gminie Barciany. Pani sekretarz natomiast poinformowała o środkach zabezpieczonych w ramach tego programu. Dodatkowo odczytałam pismo, które otrzymałam od pani drogą elektroniczną STOS, zwracając uwagę, aby połączyć wspólne siły z walką z bezdomnością zwierząt i aby nakłaniać przez różne programy do sterylizacji i kastracji zwierząt. I na tym się spotkanie zakończyło. Natomiast 19.10 Komisja Samorządu o godzinie 8.30 wyjechała na komisję objazdową w komplecie członków oraz z panem prezesem spółki Romanem Świtajem na przegląd wszystkich oczyszczalni ścieków oraz wszystkich cmentarzy komunalnych. No i tutaj jedynie z takich uwag, że największe oczyszczalnia to jest oczywiście Barciana, bardzo wiekowa i jej budowa jest zupełnie nieprzemyślana i to jest problem do opróżniania i wyczyszczania zbiorników. Bardzo dokuczliwy zapach, nawet na dłuższą odległość. W Mołtajnach czysto i również też zadbany obszar, teren właśnie oczyszczalni. Zostaliśmy w Mołtajnach miło przywitani przez pracownika, który wszystko nam opowiedział w bardzo szczegółach. To panowie, moi koledzy, bardziej ogarniali te statystyki, liczby i te przepływy. W Aptentach znajduje się natomiast oczyszczalnia najprostsza w swojej budowie, ale najskuteczniejsza i niezawodna w swoim działaniu.
brak jakiegokolwiek zapachu i to jest naprawdę bardzo zadbany obiekt. W Rydrgoszach też jest zadbany. W Podławkach również zostaliśmy mile przyjęci przez pracownika. Teren jest i sama oczyszczalnia bardzo zadbany, obkoszony, czysto z zewnątrz, wewnątrz, wszystko uporządkowane, brak nieprzyjemnego zapachu. Bardzo pozytywna opinia na stadion. Odwiedziliśmy również cmentarze w Warcianach, Momajnach, Krelikijnach, Drogoszach i Windzie. Stan cmentarzy ogólnie dobry. W Mołtajnach W Mołtajnach kończy się miejsce na pochówek. W Momajnach jest potrzeba parkingu. W Drogoszach od strony lasu wymiana ogrodzenia. W Krelikijnach społeczność bardzo dba o cmentarz. Trafiliśmy na ekipę, która układała kostkę brukową z pieniędzy bodajże sołeckich i od bramy do cmentarza była układana ta kostka brukowa wraz z wydłużonymi trzema takimi stopniami. Zostaliśmy również mile przywitani przez panią sołtys, która zadbała o ciepłą herbatę i poczęstunek dla pracowników, ponieważ pogoda nie dopisywała i silnie wiało. Na wszystkich cmentarzach potrzebny jest nadzór przycinki zagrażających wiekowych obumarłych drzew, gałęziom i niepotrzebnym krzakom. W Windzie trwały prace oczyszczające i wycinki zakrzyczenia na cmentarzu po niemieckim, jeśli dobrze mówię. Miejsce i teren pochówku ma być ogrodzony i zadbany. I jest diametralna zmiana. Na wszystkich cmentarzach występuje jeden problem odwieczny. Nie stosuje się segregacji śmieci przez odwiedzających ludzi. I w Mołtajnach na cmentarzu zastaliśmy nawet przy śmietniku dwie opony samochodowe. Jeszcze jednym spornym problemem jest zabezpieczenie bram wjazdowych na cmentarz nieupoważnionym pojazdom. Bramy powinny być zamknięte po prostu, a jedynie otwierane za dokonaniem opłaty, tak jak to się dzieje w każdym w innych społecznościach i lokalizacjach. I komisja zakończyła swój objazd o godzinie 14 i powróciła do gminy Warciany. Następnie, jeśli chodzi o punkty, których nie wykorzystaliśmy, jest to oświetlenie, które kolega Andrzej Szwajdych opracowywał w swoim programie, ale się przyłączyliśmy i każdy zdobył to, co chciał. No, chciałam podziękować wszystkim za współpracę, za przybycie, za materiały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za informację. Chciałam powiedzieć, że podsumowanie pracy Rady Gminy odbędzie się na najbliższej sesji, która odbędzie się 30 grudnia o godzinie 13. I wówczas zapoznam Państwa ze sprawozdaniem. Ja postaram się jeszcze, bo tutaj Pani Wioleta, która obsługuje Radę, pomoże w sporządzeniu tego sprawozdania i tudzież roześlemy wcześniej, żeby prezentacja tego materiału była dużo krótsza, ponieważ no, rok jednak zamknąć w kilku zdaniach trudno, więc Państwo będziecie wcześniej zapoznani z tym, żebyśmy po prostu mieli no, nieco ekonomię czasu większą. Pani Wójt, widzę, że Pani coś chciała dodać. Bardzo proszę. A to jeszcze, bo jeszcze informacje. Także sesja najbliższa 30 grudnia, godzina 13. Natomiast inna sprawa, przechodzę otóż do Rady Gminy w dniu 14 grudnia i 9 grudnia wpłynęły dwie petycje, które Państwo otrzymaliście w mailach, w korespondencji mailowej. Rozumiem, ponieważ mamy jakby komisję, która zajmuje się petycjami, wnioskami, skargami, więc rozumiem, że mam je przekazać do tejże komisji. Komisja wówczas zapozna się z treściami tych petycji, zresztą już się zapoznana i przejmie pracę nad tymi dwiema petycjami.
Jeśli chodzi o informacje, to ten punkt, chyba że Państwo radni coś jeszcze chcą dodać, to bardzo proszę. Jeśli nie, to zamykam ten punkt, a przechodzę do punktu 14. Wnioski mieszkańców. Jak wiecie, sesja odbywa się bez uczestnictwa innych osób, ale do Rady Gminy wpłynął pismo. Wczoraj bodajże dostałam w mailu do Rady Gminy pismo pana Hansi Jurgena Maleckiego. Ja zapoznam Państwa z tym pismem. Może niektórzy z pań i panów radnych pamiętają, a może nie pamiętają, bo po co mają po co moją sprawę z 23 sierpnia 2020 roku. Otóż tego właśnie dnia napisałem do Rady Gminy skargę na prezesa ZGK spółka z OO Romana Świtaja za to, że ten samowolnie wyłączył z zakresu działalności spółki dostarczania energii cieplnej dla wspólnot mieszkaniowych w Drogoszach, mimo że do prowadzenia tej działalności zobowiązują spółkę oficjalne dokumenty. Niestety Rady Gminy ta sprawa specjalnie nie zainteresowała, uznała, że nie jest kompetentna do kontrolowania, a tym samym rozpatrywania skarg na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, jak i w świetle wyroku NSA jest spółka w 100% z 100% udziałem gminy. Rada Gminy postanowiła przesłać skargę do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą spółki, no więc Rada Gminy sprawę ma, jak to się mówi, z głowy. Co więc dzieje się z moją skargą? Ano zupełnie nic, od tego czasu minęło wiele miesięcy, czyżby o sprawie już wszyscy oprócz mnie zapomnieli. Ja nie mogę nawet wystąpić ze skargą na bezczynność organu, ponieważ Rada Nadzorcza jest tylko organem wewnętrznym spółki. Zwracam się do Rady Gminy o informację w tej sytuacji, co mam czynić dalej. I tutaj podpisany nadawca tego wniosku. Ja w przerwie rozmawiałam tutaj o radę prawną, się zwróciłam i zasugerowano, żeby to pismo zostało przekierowane do komisji, jako wniosek potraktowane i myślę, że tak uznamy. Dlatego też w tym momencie odczytuję to pismo w sprawach we wniosku i no, domyślacie się Państwo, że to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ponownie do tego zasiądzie, bo czy chyba że Państwo jako Rada macie inne propozycje, no ale takie... No jest pismo, więc reakcja nie może być taka, a nie inna. No, musimy zadziałać jako Rada, nie możemy. Bardzo proszę. To znaczy tak, to ja bym prosił o jakąś informację bardziej ścisłą. Dlaczego akurat Rada Nadzorcza spółki nie może tym sprawą się zająć? Bo dziwne, że nasza komisja jako no, niefachowcy mają się tą sprawą zajmować. Ja bym prosił o taką informację. No, to myślę, że właśnie jest do tego komisja powołana, która jakby rozpatrzy to wszystko i przeanalizuje tę sprawę od początku, no bo no, inaczej nie możemy. Bardzo proszę jeszcze panią. Ja myślę, że to też jest dobry moment na to, żebym odczytała Państwu, co pan prezes mi napisał w tej sprawie, ponieważ ja zwróciłam się z wyjaśnieniem do pana prezesa, ponieważ to pismo też widziałam. Pan prezes napisał mi tak. Decyzja Rady Nadzorczej została przesłana do zarządcy. Pan Hansi Malecki ją zna. Powoływał się na nią w skardze do RIO. Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do radnej. Sprawa została dawno wyjaśniona, tak? Ja nie rozumiem. Ja tego pana po prostu nie rozumiem. Mają swoje orzeczenie i nie wiem, o co chodzi właściwie w tej sprawie, bo tu nie chodzi o żadne wyjaśnienie. Według mnie tu nie chodzi o żadne wyjaśnienie. Mają swoje orzeczenie, sprawa zakończona. Po co to toczyć? Żeby komisja skarg, wniosków i petycji miała zajęcie? Mi się wydaje, że są ważniejsze sprawy. No ale decyzję zostawiam na tym. Dla mnie to jest śmieszne. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Tak jak tutaj panu zwracaliśmy się do Rady Nadzorczej, ale Rada Nadzorcza tak jakby no tutaj nie mamy żadnej wiadomości o tym. Jak się już stosunkowała do tego? No
ale ja przekazałam Państwu informację, że Rada Nadzorcza przesłała odpowiedź do zarządcy wspólnoty, więc pan Simalecki zna tą odpowiedź i powoływał się na tą odpowiedź Rady Nadzorczej w skardze do Regionalnej Izby Obrachunkowej. No tak jakby dostał odpowiedź, tak? No tak, to też rozumiem. No to teraz dalej nie rozumiem, co mamy robić jako komisja. Znaczy, ja proponuję, może w ten sposób... Nie znamy treści. Panie przewodniczący, skargę, znaczy nie skargę, przepraszam, ten wniosek, to pismo przekierujemy do pana, jako przewodniczącego. Niech komisja podejmie stosowne kroki, no bo tak czy inaczej, no cóż tutaj będziemy w tej chwili rozmawiali dłużej. No, tak czy inaczej, jesteście komisją, która do tego służy i to wasza sprawa, żeby rozpatrzeć ten wniosek, czy oddalić ten wniosek, to już no, do waszej decyzji zostawiamy jako rada. Żeby już zakończyć, inne wnioski nie wpłynęły i przechodzę do spraw różnych i przekazuję głos pani burmistrz. Państwo radni, zwracam się tutaj do państwa. Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym państwu życzyć zdrowia, które musi być. Marzeń, o które warto walczyć. Radości, którą warto się dzielić i przyjaciół, których warto mieć. Nadziei, bez której nie da się żyć i wszelkiej pomyślności i tylko radosnych chwil. Drodzy radni, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem, czy jeszcze państwo radni? Przepraszam, bardzo proszę. Ja też chciałam z tego miejsca, pani wójt, chciałabym bardzo pani podziękować w swoim imieniu i w imieniu mieszkańców o tą inwestycję zakończoną. Naprawdę jest bezpiecznie, przejrzyście, aż miło patrzeć i dziękuję za to, że pani też mnie wspomogła, właśnie co tam były jakieś sprawy takie niedokończone. Bardzo dziękuję. Pani radna Agnieszka Kuczewska, pani Agnieszko, powiem tak. Napisałam to wczoraj na Facebooku do pani sołtys Sylwii Kowalczyk. Drodzy państwo, na tym polega współpraca. To, o czym zawsze mówiłam, odkąd jestem wójtem. Współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca. Tak się właśnie dzieje w miejscowościach, gdzie sprzyja, że tak powiem, góra, Pan Bóg czuwa, ale też i mieszkańcy, łącznie z sołtysem, są wyrozumiali i czekali, aż się doczekali. Także ja też bardzo dziękuję. Czy jeszcze radni w sprawach różnych? Jeśli nie, szanowni radni, panie wójt, osoby, które uczestniczą w dzisiejszej sesji, chciałabym z okazji nadchodzących świąt życzyć państwu, ponieważ czas trudny, święta też pewnie łatwe nie będą, ponieważ pewne ograniczenia, to życzę państwu, żeby ten czas trudny przekuć w dobro, żeby doświadczenia, które będą nam towarzyszyły i towarzyszyły przez ten rok, umocniły nas tylko. W zdrowiu, spokoju, takich właśnie świąt państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Zamykam 30. sesję Rady Gminy.